Siema widzowie, witamy na kanale LVBetu, z tej strony Innocent oraz Demo. I będziemy oceniać ostatnie akcje tutaj użytkowników, którzy pod ostatnim postem Anonymo postanowili podzielić się swoim tutaj kunsztem snajperskim i nie tylko. Shortski jest w akcji. Zobacz, jaki jest precyzyjny. Oj. Oj, oj. No ale 4K zrobione. 4K zabił, tak. Szorskiego tutaj, no przydałaby się tutaj lista bez zmiany kolejności. To by było fajne. Ale teraz, o zobacz, Filipek. Druga akcja to Filipek. Autorski one way do okna chyba. Autorski jakiś. One way. O. Bardzo długa ta akcja Filipka. Pierwszy strzał ładny, no. Nie no, Filip, ty musisz to pociąć, bo tutaj... No, przynajmniej Edzik, no. No jest Digla, na koniec. No, nie, tak, nie, decyzja. No. No i już. Forsik wygrany, a teraz w akcji jest Ventor. W sytuacji 3 na 5, 2 na 5. Full control. No, znowu Facebook niestety odwala. Buforowanie, puścił chłopaków. No dobry taki. To jest 1 na 5 już. No. Dobrze. Gdzie oni się kurczę patrzą? Nie wiem. Ojej. No ale chyba wygra, nie? No i? Bez wie chyba terrorysta. O, zobacz. To i tak nic nie dało. No Ventor tutaj jak na razie faworyt zdecydowanie. Na short meczu, no. Mikol Slash. Czekaj. Też może być nawet... No tutaj jest quality. Wysoki poziom to. Pierwsze quality wideo tak naprawdę. 1 na 4 i ace chyba. No dobry. No. A zobacz, Mikol Slash wie co on chce zrobić, nie? Wie do czego dążyć. Mhm. O. No. No. To jest póki co tu pierwsze. To jest lepsze, to jest lepsze nawet. Zobaczmy, co się wydarzy tutaj. Niestety jakoś 540p to max mamy dostępnego od tego użytkownika. Widać, że dusi. To jest smiley face? Czy jak to jest ten? Jaki jest jego nick? Nie wiem. Zaraz dojdziemy do tego. Ale wejście dobre, ty. To jest ładnie. Ten smiley face, no. To jest ten run boost. A, to po prostu na enter. No dobrze, dobrze wszedł, dobrze. Podoba mi się. Trochę czasu temu, ale jeden z moich ulubionych klipów. Top jeden klip na razie, zobaczmy. Zobaczmy. Dobrze się zaczęło. Ło! No ładne. No tutaj kontentowy. Aha. Czyli tchórz. Dobra. Tchórz na pewno w top 3. Jeszcze nie jestem pewien, gdzie bym umieścił go, ale fajne to było. To na 3 jest. Z Diglem tylko? Dobre no, też, dobre. To też ładnie to było. I to jest ten sam zawodnik, co zrobił przed chwilą entry. Entry na Mirażu. Krystian, zobaczmy. Krycha przez czwórkę, pistoletówka. Ale najdów mam ci. Wczoraj był na Zwitz. I krzyczał nam, że zrobił coś fajnego w pistolu i Krycha jest w tym samym miejscu, co jest wczoraj. Jeden. Czekaj, czy cztery zdobędzie? Dwa. Mam nadzieję, że to nie koniec. Trzy. No jak Ritz. Jak Ritz, może nawet trochę lepiej. Prawda. Krycha jest szefem. Dobra, Sebastian. Znowu bomb sobie BS, znowu Cytrynx. Patryku, powinieneś się uczyć od tych zawodników, jak to bronić na pistoletówkach. Prawda. No gdybym robił co rundę 4K, by było spoko. Albo 5. No. Solo hold od Cytrynxa. No niestety mamy do dyspozycji tylko Facebooka. I nam czasem te bufory są nie do przeskoczenia.
O, tutaj jakiś oldschoolowy klip. Stare dobre czasy. Na Tickrate 64. Na tym gorzej się strzela. Niektórzy lubią grać na 64. A na przykład czuję, jakbym mi w inną grę grał. Zaba. To jeszcze jakiś rewolwer. A tu już miał fraga w ogóle. To ace będzie. Wow! No dobra. Kurwa, to chyba najlepsza akcja, co? Lepsze niż tam to 1 na 5 chyba. To takie... Ale od 1 na 4 chyba nie. Ja bym dał to 1 na 4 wyżej niż to. To jest też top 3. Która 1 na 4? No to co... Z Vertigo? No z Vertigo. Nie, to ten mi się będzie podobał. Taki satysfakcjonujący. No dobra. Lubisz Digla bardzo. To ten jest mój top 1. Tamten będzie twój. Dobra. Zobaczmy, coś nie coś potrafi. Niestety dostaliśmy znowu niską jakość nagrania. Chyba trochę się poprawiła i tak. Ale zobacz, jak się porusza, jak... No, to musiał być headzik, Patryk. Headzik ostatniego. No dobra, trzy stykną, no to było dobre. Jest git, jest git. Stare dobre czasy, takie klipy zawsze oddają. To już nawet... Pistoletówka 4 na 5, dobra jakość. No to musi być ładne. Poprosimy. Gromek. Nawet ma grupę jak 2D i Mohax. Trochę niepewności weszło, ale czuję, że to ace'em się zakończy. No, bardzo ładny, bardzo ładny hold, również Gromka. Z tego tutaj też mogę się uczyć. No, też twój BS, Patryku. To co, kto według ciebie? No, to 1-4 na Vertigo jest na pewno najlepszy. Jak damy tutaj Kajetan, Oniku, Kuwę, zdecydowanie top 1, a dla Patryka, już przypomnimy, Mikołaj, Mikol slash Żaczek, tu już profesjonalny zawodnik, widzę, z fanpage'em i w ogóle, chyba obecnie w EC Kings. To był ace 1 na 4. No, to mi się podobało. Więc ja jako sympatyk Digla, entuzjasta, wybieram Kuwę. Patryk wybiera Mikol Slasha. I tyle! No i myślę, że nagramy sobie jeszcze jakiś taki filmik tej kategorii, bo mamy trochę jeszcze zebranego towaru od was. A wam dziękujemy bardzo tutaj za oglądanie tego filmu i zapraszamy do śledzenia kanału Alphabet, bo na pewno tam będą fajne rzeczy. Patryku, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Bardzo ładne klipy wysłaliście i przy następnym konkursie również bardzo dużo ich wysyłajcie. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia.